Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Właśnie kończę pisać. Idę. Dobrze, że jesteś. Już myślałam, że zbieramy. Chcesz odznaczyć ścianę? Wszystko robię. Zabierz okna. Dobra. Proszę państwa, kończymy. Proszę. Proszę państwa, wyniki do wglądu za dwa dni w dziekanacie. Go. Huh?
poproszę na chwileczkę. Pani... Ewa Bielska. Pani Ewo, proszę to wziąć. Ja potraktuję całą sprawę jak nie było. Napiszę pani jeszcze raz. To już jest drugie pani podejście? Będą kłopoty. To już jest pańskie. A kłopot jest mój. Niech pan ze mną porozmawia. Proszę. Zapraszam w czasie dyżuru. Panie doktorze, niech pan mi pomoże. Ja napisałam prawdę. Tylko tak mogę pani pomóc. Zawolało. Panie Ewo, krępujące to jest bardzo. Ja nie wiem, jak zareagować w jakiejś bardzo niezręcznej mnie pani stawia sytuacji. Nie wiem, ważne to jest. Bardzo proszę o opanowanie troszeczkę. Cześć, cześć. Proszę przynieść, pokazać. Ja mam teraz dyżury w czwartki. A przepraszam, bo jeszcze coś zapomniałem. Bateria artylerii przeciwlotniczej. Aerial delivery. Zrzut zaopatrzeniowy. Aiming position. Pozycja strzelecka. Air attack. Atak lotniczy. Air fight. Walka powietrzna. Air traffic control. Kontrola ruchu powietrznego. Anti-tank artillery. Artyleria przeciwpancerna. Anti-tank rifle. Karabin przeciwpancerny. Okej. Ja mam za 4 dni ćwiczenia w Drawsku. Z Amerykanami generał prosił, żebyśmy byli z żonami, bo oni będą. Pojedziesz? Tak. Będziecie bani. Tyś chyba zwariował. Thank you.
что я так. Какой сюрприз. Я изменилась очень. Я просто тебя так хотела видеть. Я на одну минуту. У меня есть комната забронированная в гостинице. Но я прямо с вокзала. Я так хотела тебя увидеть. Тамара, снилась мне все вчера. Первый раз. Ты меня не так называл. Przygotowujemy się? Tak. No to teraz się już tu częściej kościele będziemy widywać. Wszystkiego dobrego, siostro, proszę bardzo. O tak jak teraz bardzo ładnie, w tym najpiękniejszym dniu, wejdziecie dwóm tam razem ze mną. Cichutko, bardzo grzecznie. Słucham. Kiedy ostatni raz przystępowałaś do spowiedzi świętej? Nie wiem. Ale ja przyszłam coś powiedzieć. To jest bardzo ważne. No słucham. Muszę powiedzieć o ksiądzu. Jest moim ojcem. Dlatego mi się spowiadasz. Wyjdź. Przejdziemy na plebanię. Wszystkim, jeżeli to wszystko nie jest jakimś nieodpowiednim żartem, dlaczego w konfesjonale? Bałam się, że ksiądz mnie nie posłucha. Wyrzuci. Może rzeczywiście kurczę przygięłam. Podać herbatki? Zapadam. Pokaż jakąś legitymację czy coś. Mama ci to przysłała? Mama nie żyje. Już 6 lat. Siedaj. Jak mnie znalazłaś? Szukałam. Zdjęcie jedno miałam.
To zdjęcie widziałam, że w Krakowie. No? Po kościołach ze zdjęciem szukałam. Ty w domu dziecka jesteś? Tak. Mogę się o coś spytać? Czy ksiądz o mnie wiedział? Jak ty masz na imię? Magda. Czy ksiądz o mnie wiedział? Ja twoją mamę znałem 2 miesiące tylko. Potem musiałem wyjechać. Jak umarła? Nagle 3 miesiące tylko chorowała. A potem wzięli mnie do domu dziecka. Słuchaj. A ty o mnie wiedziałaś? Taka pani, co mama znała, dała mi to zdjęcie. Ale ja nikomu nie powiedziałam. Przysięgam. I co ty teraz zrobisz? Mam pośpieszną radę. O 19:52. Muszę już iść. Poczekaj chwileczkę. Mamo? Cześć, synku. Cześć. Przepraszam, długo nie dzwoniłem. Coś się stało? Skąd wiesz? Słyszę. Mamo? Mam dziecko. O Bożesz ty mój. Proszę cię, mamo, pomóż mi. Nie mogę stracić kościoła. A wiesz na pewno, że twoje? Wiem. A skąd wiesz? No nie wiem. No wiem. Jestem jutro pierwszym pociągiem. Całuję. Cześć. Ogłaszam wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Karny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu sprawy Zdzisława Filipa, syna Stanisława i Elżbiety z domu Zoń, oskarżonego o to, że 4 maja 1995 roku w Chyżnem, wbrew przepisom ustawy i działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wwiózł z Turcji samochodem marki Volkswagen na polski obszar celny 12 kg heroiny tzw. pakistańskiej. Pierwsze. Uznaje oskarżonego Zdzisława Filipa za winnego popełnienia czynu zarzucanego aktem oskarżenia, stanowiącego zbrodnię z artykułu 29 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku i za to na mocy powołanego przepisu oraz artykułu 36 paragraf 2 i paragraf 3 kodeksu karnego wymierza mu karę 5 lat pozbawienia wolności i 15 000 złotych grzywny.
Na mocy artykułu 33 ustęp 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa samochodu dostawczego marki Volkswagen, numer rejestracyjny WKL9800 i 12 kg heroiny i zarządza jej zniszczenie. Proszę wyprowadzić skazanego. Będę się starał założyć rewizję. Że to jest pozbój wyrok, bo to naśka, aleś mnie wyciulała, że on to mama, przyjdź, taki kanał mnie wrobić. Nie mów tak, Zdzisiek, nie mów. A co mnie namawiał, żeby potrefny towar jechać? No kto? Że nie wiedziałam, że strefny nie wrabia mnie. To ty mnie wyciulałeś, nie dam serory, Zdzisiek. A co? Chodzi może o te forsy, co że miał tamtego? O, tyle. Policja, no weźcież tę kobietę, macie chronić skazanego przecież też. Pani odejdzie. Dzisiaj ja nie wytrzymam te 5 lat, ja wyjadę. A jedź w cholerę. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie Chrystusie, niech mnie strzeże na życie wieczne. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Proszę cię wyjść teraz. Ale rozebrać? Zostaw mnie samego, ja sam. Proszę, już jesteś wolny. Słucham. Synku? No cześć. Wreszcie cię złapałam, więc słuchaj mnie uważnie teraz. Ja tam pojechałam. Sprawdziłam. Ona rzeczywiście nazywa się Jarzębska i jest w tym domu dziecka. A gdzie to jest, mamo? Dokładnie. I nieważne. W centrum, blisko dworca. Co ty masz znowu taki jakiś dziwny głos? Stało się coś? Halo? Nic. Mszę przed chwilą odprawiałam. No więc słuchaj, z dyrektorką wszystko załatwiłam. Będzie mnie informować o każdej jej ucieczce tak, że będziesz mógł wcześniej zareagować. Ona tam narozrabiała okropnie. Pobiła dyrektorkę, to straszny jakiś element. Ona dyrektorce przy mnie powiedziała, że może uciec kiedy chce, na przykład dzisiaj w nocy. Synku, uważaj tam. Nie otwieraj nikomu. Żadnych z nią ewentualnych kontaktów. Obiecałam to, bo wtedy tylko policja może... Hej, ty. Jesteś tam? Hej. Odezwij się.
rozsypały się. To nie ma być niespodzianka. Proszę. Proszę. Proszę wejść. Proszę bardzo. Nie wiem, czy wypada. Ja panu nie przeszkadzam? Mogę tu być? Pani Ewony, cóż to jest za pytanie? Oczywiście. A te kwiatki to w jakiej sprawie? Ciągle w tej samej. Może flakon jakiś. Herbaty zrobię. A kieliszek koniaku. Tak, oczywiście. Proszę wejść. Bardzo proszę. To co, pani Ewo, z tym zaliczeniem? Kiepsko, co? Pani skąd jest? Z Orzesza. A gdzież to jest? Koniec świata. A ja herbatkę miałem. Po włosku? Tak, to jest mój wykład tłumaczę. Może tam pojadę. Ja tam 4 lata pracowałem. Obok Budine. Wpływ kultury włoskiej na polską i odwrotnie, 16-17 wiek. Nawet ciekawe, no jeżeli no, oczywiście. Czego udajemy? Proszę. Przecież nie chcemy tak rozmawiać. Proszę, odpowiedz na mój list. Ale czemu tak pretensjonalny? Dziecinne to jest. Pierwszy raz. Nie umiem. Ja wiem, że twoja uroda niejedną trudność prześcili, żeś sobie młoda, ale o czym wy będziecie mówili, jak tak nadejdzie wieczór długi? Czemu tak pretensjonalnie? Z czego to jest? Przestań, błagam.
Nie wiem. No właśnie. No przepraszam, to twierdza. To chyba mój. No, jak wiersze? Mogę jeszcze koniaku? Proszę was. Nie, tenisa mam jutro rano. Ja wierszę. Krema mam okropną. Czym jest róża? Czyż nie łodygą cierpienia, na której bladoróżowo zakwita niekiedy chwila? Beztroska, delikatna, pachnąca, po opłatkach natchnionych czyimś wzrokiem, dotykiem czyjegoś wzruszenia. Co? Co? Nie, nie, nie. Coż tam, pan? Wtórne jakieś. Ty w ogóle wiesz, jak często już motyw róży został w poezji wykorzystany? No, nie, dziecko, no nie można tak banalnie estetyzować. Róża też kole, o. I trzeba mieć zupełnie nowe sposoby na jej zerwanie. Klisze. Ostro. Nie chciałem aż tak. Nie przejmuj się. Przykro mi. Zawsze je włożyć? No, nie всегда. Я хотела тебе их вернуть. Как? Ну, или порвать. Или забрать с собой. И что сделаешь? Не знаю.
Przecież ty ciągle piękna. Tamaryszku. Ile to już lat od tej olimpiady? 16? Nie, 17. Fatalnie się zakochałaś. Как Маша Байдинова. Która Маша? Одна из сестер. Przecież ты не маешь сестр. Скажи, а мои письма у тебя есть? Сохрани. Все есть. О, твои письма. O, pismo pierwoje, po olimpiadzie, ja w Lublina polubiła ciebie. A potem, a jak był stan wojenny w Polsce, ja bojuś za ciebie. To nie moje pismo. Jak nie twoje? Wsio jest. Potem, jakbyśmy się mieli spotkać w Pradze, pomnisz, w 85. wizu ja już pouczyła, konieczna przyszłość dać w dziadku. Potem, pośle Pragi, wsio to nie ma sensu. Potem, jak ty dyrektorką zostałaś, pouczyła mnożeństwo cwietów. Jest, wsio. Все есть. 15 лет. А где мои настоящие письма? А я их уничтожил. Зачем? Тамарышек. Не спрашивай. Może tak. Patrz, może tak. Flash Ranger. Posłuchaj. Wiatr bije, tuman gładaję. Чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони. Трохи тише, чуть помедленнее. Вы тугую не зл... Теперь будет серьезно. Будь со мной. Навсегда. Уедем. И ты все бросишь? Брошу. Скажи мне об этом завтра, ладно? Thank you.
Gdyby pan, gdyby ksiądz był uprzejmy tutaj poczekać, ja ją zaraz zawołam. Dobrze. Teraz ja ciebie szukam. Nie wiem, skąd oni wiedzą. Naprawdę, ja tylko dyrektorce powiedziałam. Bo musiała. A dlaczego ją ugryzłaś? Bo ona mówi, że ją ugryzłaś. A jak wróciłam, to powiedziała, że już zaczynam, kurwa. To ja powiedziałam, że ojca szukamy. Ona, że nieprawda, bo bankart jest tam. A ja pokazałam zdjęcia, ona podarła zdjęcie i się śmiała. I ją ugryzłaś? No. Słuchaj, dlaczego ty chciałaś mnie poznać? Już nie będę, to tylko raz. Przyrzekam. Dlaczego ty chciałaś mnie poznać? Bo ksiądz jest moim ojcem. I teraz lepiej? No. Ten jest mój. To od ciotki Helki, to od Cypniewki. A to... Będziemy kończyć. Zaraz. Z jakiegoś Henka z Turcji. Z Turcji, mordę jego męż. A więcej nie ma nic? Nic. Kończymy? Mama, uważaj mnie teraz. Pójdziesz tam do jej siostry, żeby mi dała adres Kryśki, nowy, bo ja mam tylko ten stary w Berlinie. I żeby jeszcze jej zadzwoniła, że ja będę pisał. Co, mama? Tu powiesz? Dzisiaj, proszę cię, daj sobie z nią spokój, co? Matka, nie denerwuj mnie. Mm. Koniec widzenia. Mama, no, żeby przyjechała, co? Nigdzie nie pójdę. Ja się będę cholerów prosić. Cholera nas opadła, zaraza jedna, a teraz ja się mam prosić? Nie pójdę, gówno. Matka, no nie rób ze skandalu. Proszę cię, idź. Wyjdź. Powtarzam, dzieci. Bo już widzę, że niektórzy piszą nie na temat.
dlaczego piszesz, że tym dziewczynkom potem było ciężko żyć? Bo były inne. Bo już wiedziały więcej. Bo, no, nie wiem. Dobrze. To napisz to właśnie. Te kredki to dobre? No, niezłe. Są jeszcze Panda dobre i Faber-Castell też. No, takie najlepsze? Rembrandt. Rembrandt? Tak, po prostu? Już księdza poprosić, jeżeli można teraz. No ale piszą. To kolega, bo pilnuje, a ja bardzo poproszę. Bardzo poproszę. Jezus Chrystus. A co z tamtym? Tamtego też możesz przyprowadzić. Proszę, proszę się dać. Dziękuję. Jakie wrażenie zrobiła córa? No... Na razie wstydzimy się oboje bardzo. Przede wszystkim ja nie umiem z nią rozmawiać. Jest niesamowite. To moglibyśmy zacząć. No to jedziemy. Dziś mamy... Na 4.12. Zadam księdzu 4 pytania. Na jedno może ksiądz nie odpowiadać. Pierwsze pytanie. Drugie. No bo raz się już pan pytał, jak córka. Tak, faktycznie. A więc czy ksiądz jest w stanie ją pokochać? Trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tego typu uczucie jest mi nieznane. Mogę tylko powiedzieć, że no jakoś mnie wzrusza. Co? No jej bezbronność. O, tak. No i jeszcze to, że kiedy o niej myślę, a myślę bez przerwy, to mam poczucie, że nie jestem sam. Nie inaczej. Ja teraz dopiero widzę, że ja jednak byłem bardzo sam. A czy ksiądz czuje się winny? Tak. Tak. Tylko, że ja mam jeszcze inny problem. Bardziej bolesny. Ja po prostu nie wiem, jak winę odkupić. Czy ten fakt jest w stanie zmienić przyszłe życie księdza? Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. No to dziękuję. Czekamy na pana, mam dobre wiadomości. Że co? A pan całą godzinę na widzenie. Nie, tak, tylko wyjdę, że nie będę z nią gadał. A
Chora 4 lata, żeby tu do mnie przyjść. Teraz to już tylko usłyszę. Wyjdźcie. Cześć. Cześć. Rok temu, żebym do ciebie pisał, żeś nawet nie odpisała do dziś. Ja żebym tylko przyszedł, żeby ci powiedzieć, że koniec. Chromole. Żebyś mi się na oczy więcej nie pokazywała. Cześć. Dzisiaj. Ja wróciłam. Do ciebie wróciłam. Kocham cię! Teraz mi to mówić? Teraz? Jakbyś mnie tu przez 4 lata samego zostawiła, to też było. Kocham cię? Co ty myślisz? Że ja nie wiem, coś ty w tym Berlinie robiła? Zajebie go jak psa, jak wyjdę. To może mnie jak w banku. To była pomyłka. On już nie istnieje. Ja chcę tylko z tobą być. Ci uwierzę. Już. Koniec. Już? No faktycznie. Nie, nie, chwileczkę, poczekaj pan. Moment, poczekaj. 4 lata, ja o tobie żem tylko myślał. Nie możesz mnie tak zostawić. Byłem do ciebie, rozumiesz? Twoje zdjęcie mam pod celą, to wyję do niego, rozumiesz? Które? To z basenu. Bikini? Bikini. Misiu. Ja tylko ciebie chcę. Jeszcze tylko rok. Wytrzymasz? A tu moja mama. Она умерла совсем недавно. Хотелось, чтобы это сказал утро. Ну, то есть утро. Jesteśmy tu przy mojej mamie. Ona o nas nic nie wiedziała. Nie zdążyłem jej powiedzieć. I tutaj przy niej powtarzam. Chcę z tobą być. Na zawsze. Ja tak długo czekałam tych słów, że nawet boję się. Przepraszam panią, to jest grób mojej matki. Czy gdybym wyjechał na dłużej, czy pani byłaby skłonna opiekować się grobem? Proszę. Ja tu jestem codziennie. Pan przyjdzie, to umówimy warunki. Bardzo pani dziękuję. No i jak? Będzie z tej wypłatka? Na razie pisze tak debiutancko, ale wrażliwa jest bardzo. A czy pani pragnie? Ale w jakim sensie? Fizycznym. Tak. Bardzo. No to czemu pan się waha? No bo mogłaby na pewno nawet zburzyć mi mój spokój, ład jakiś, nie wiem, jakieś skupienie, którego przecież też pragnę. Że ona pewnie by czegoś chciała ode mnie. Tego się boję. A się jej boi? No boję się, że
Męczące to jest bardzo. Boję się, że przy tej różnicy wieku i o tym, o czym mówiłem przed chwilą, znaczy o pożądaniu, to ona mogłaby mieć nade mną władzę absolutną. Poddałbym się. Proszę pana, ja już nie chcę o tym mówić. No to nie będę pana już więcej męczył. A jak pan myśli, czy z jej strony to rzeczywiście może być miłość? Ja nie wiem, co to jest miłość. Ci dobrze. Nie, bo to jest jednak do dopyta celem jakich widzeń. No. No to ile jeszcze możemy tu być? Mówił, że 5 minut. Uważaj mi teraz. Ja mam tę forsę zakopaną. Co wiesz? I teraz ci powiem, jak ją wziąć. Ty mi to 4 lata temu powiedział. To co? To Berlina by nie było. I tamtego by nie było. Ja nie chcę wiedzieć. Nie chcę. Dziecko, no musisz. Na grzywnę trzeba dać. Kurczę, fakt. Uważaj teraz. Czujesz to? No, a co, czemu? Odcynia, wiesz, gdzie Cynia mieszka? No. Odcynia jak na radość, na działki, tam sobie otworzysz tę furteczkę, o tak, cyk, i skręcasz. Potem 2 razy. Jak świetnie. Mogę świat sam, nie mogę wyjść. Jakaś przepustka. Ale dziecko, przepustki mam z głowy, uważaj. I potem jest lasek, przejeżdżasz i jest. Ona mnie szuka. Nigdy nie uwierzę, że to twoje dziecko. Ona mnie chce, mamo. Nigdy. Ona jest moja. Ja się tak strasznie na tobie, synku, zawiodłam. Proszę mi pozwolić powiedzieć. Proszę się nie gniewać. Ja chciałam powiedzieć,
że ja księdzu proboszczowi dobrze życzę. My wszyscy teraz jesteśmy z księdzem. To już wiecie? Teraz po tym wszystkim nawet bardziej księdza lubimy. Będziemy księdzu proboszczowi pomagać. Tylko żeby księdzu nie przyszło na myśl nas opuścić. Rozkaz do ćwiczeń. Numer 1/97. Na podstawie ustaleń z amerykańskim dowództwem IFOR powołuję na dowódcę odcinka północnego pułkownika Sopoćkę Zbigniewa. Ku chwale ojczyzny, panie generale. Na dowódcę odcinka południowego pułkownika Matałowskiego Jerzego. Ku chwale ojczyzny, panie generale. 22 mamy wspólną kolację z Amerykanami, wspólnie z małżonkami. Zapraszam w imieniu dowództwa. Teraz będzie można poprosić dziennikarzy. A, jeszcze tylko z pułkownikiem Matałowskim dwa słowa. Ja panów przeproszę na chwilę. Może to nic, ale tę znajomość trzeba skończyć definitywnie i natychmiast. Niech pan traktuje to, że został pan przeze mnie ostrzeżony. Ale ja... Wykonać. Czy pan ją kocha? Tak. Czy chce się pan z nią ożenić? Tak. Chciałbym. Nie przeszkadza panu, że jest Rosjanką? To jest wstrętne pytanie. Nie. A mógłby pan dla tej kobiety coś poświęcić? Nie odpowiem. Czy mogę się oddalić? Tak, tak, dziękuję. Dziękuję. Przepraszam, kto z państwa jeszcze na egzamin komisyjny? Czy pan Ikonowicz przyszedł? Jestem. No to proszę wchodzić. I pani Bielska się przygotuje. Pomóż mi. Błagam cię, musisz mi pomóc. Ja nie znam, wylecę. Błagam cię, musisz mi pomóc. Wyjdźmy stąd. Uspokój się. Musisz. Nie mogę cię zapomnieć. Nie mogę nic zapamiętać. Nie mogę. To jest koszmar. Ja nic nie wiem.
A to pan, panie doktorze? Tak, tak, bo ja właśnie na zajęcia chciałem i szukam. Prosiłam, żeby nie wchodzić tutaj bez mojej wiedzy. Jestem sama na dyżurze. Bardzo proszę nie wchodzić na zaplecze. Co umiesz? Szybko. Struktura dzieła literackiego, coś z gatunków i liryk najlepiej. Chodź. Chodź. Weźmiesz pierwsze pytanie, które ci dam w prawej ręce. I od liryki Kochanowskiego przez wyrastającą z atmosfery życia dworskiego twórczość Andrzeja Morsztyna przez silne, często nieszczęśliwe i tragiczne uczucia romantyków aż do erotyków Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej czy subtelnej poezji miłosnej Wisławy Szymborskiej. Liryka miłosna istnieje od początku, czyli w poezji. Proszę sobie wybrać. Tych wszystkich poetów łączy to, o czym pisał Norwid, że kształtem miłości piękno jest. Oni starają się to, co mają w sobie najpiękniejsze, te swoje najgłębsze uczucia, wyrazić za pomocą tego, jak najpiękniej potrafią. Słuchaj, to jest może ta, o której mówiłeś, że dobre wiersze pisze? Co? Nie. Ja tej nie znam. Może jakoś pomóc? Nie znam. Tamta już nie studiuje. No dobrze, bardzo pięknie. Ja już dziękuję. No to co, panie dziekanie? Co się pan... Proponuję dostateczny. Jest pan wolny. Pani Ewa Bielska. Pani wie, że to ostatnia szansa. Jeśli się nie powiedzie, rozstaje się pani z uczelnią. Tak. I właśnie dlatego chciałabym powiedzieć, że ja rezygnuję. Proszę? Nie potrafię odpowiedzieć na te pytania. Definitywnie, może pani spróbuje? Nie. Ja rezygnuję. I co będzie? Koniec świata. No cóż, szkoda mi na wszystko. Dziękuję. Mamy kogoś jeszcze? Proszę. Nie, to już ostatnia. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję panie profesor. Dziękuję panie doktorze. Ewa Bielska przyszła też pan. A jednak, no panie doktorze, ostrożność naprawdę imponująca, ale tu nie Ameryka, za molestowanie jeszcze nie wsadzają. Ja nie wiem skąd. Przepraszam, pani Bielska. A była, nie wiem, do windy chyba poszła przed chwilą. Szkoda, że będę pana musiał
ich zostawić. To już koniec. Kończymy. Tu już będę musiał pana zostawić. Ale to ja już umarłem? Nie żyję. Żyje pan. Ale co to za życie? Żegnam. Słuchaj, powiedz, że ona tu mieszka, że tylko raz tu była, że tobie nic nie wiadomo, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Proszę cię, powiedz. 5 baniek. Ta pani tu nie mieszka. No przecież mówię panu, że nie mieszka. Ale jak? Komu mam powiedzieć, że ma przedłużoną wizę? Wie pan... Jest pan śmieszny. Pułkownik Matałowski nie ma z tym nic wspólnego. Zresztą wyjechał. To idę. Dobrze? Dlaczego pan małżonce wybaczył? No młoda jest, śmieszna jest, sexy. Ja bym drugiej już takiej nie znalazł, wie pan. No i 100-latka już. No spojrzyj pan. Pozwoli pan, że zrobimy ksero. No dobrze, tylko żeby nie było potem oglądania po całym biurze. E co też pan? Tylko tutaj, archiwum. Grup. A czy pan małżonce wierzy? Proszę pana, coś powiem. Ja nikomu nie wierzę. Nawet bankowi? Wie pan, ja żem też jej nieraz dał popalić. A jak się już tak raz komuś da popalić tak do biwatu, no to się potem samemu też nie wierzy. No tak to jest.
Ale teraz, jak wróciła, powiedziała mi, kocham cię, no to... To chciałbym wierzyć. No ryzyk. Nie mam już więcej pytań. Już tylko miesiąc. Życzę powodzenia. Koniec. Panie Filip? Panie Filip! A, dzień dobry, mecenasie. Co pan też tutaj? Co z kaucją? Wczoraj minutę mi. No, mówiłem, że żona będzie. Miała przynieść. Ja nie przyniosła. Byłem tam wczoraj. To znaczy u siostry, gdzie zostawiła adres. Siostra o niczym nie wie. Powiedziała, że pańska żona wyjechała za granicę. Na stałe. Czekaj pan, muszę przysiąść na chwilę. To kiedy pan zapłaci? Ja załatwię przedłużenie. Ale ja nie mam. Już nie mam nic. To bardzo źle. A co będzie? Zamiana. Ma pan 8 tysięcy złotych grzywny. Zamiana na areszt 10 złotych za dzień. Najmarniej jakieś 2 lata więzienia. Przyjdę do pana na widzenie. Masz do Terespola 17:21. Tam jesteś przed 9:00. I Terespol Moskwa 21:09. Tu masz przepisane bilety. Dlaczego chcesz jechać? Przecież możesz jeszcze zostać. Miałeś jechać do Krakowa, do Gdańska. Dlaczego? No nie mogę się z tobą spotykać, ale przecież możesz zostać. Co? No to powiedz. Ja wcieram twoje pismo. Może znajdę gdzieś w hotelu albo w, gdzie w domu znajdę. Ja potrzebuję twoje pismo. Napiszę ci nowe. Ty, spierdzielaj to. Słuchaj, bo ja tu już nie mogę dłużej stać. Jest to już czas. Tamara, dlaczego dałaś w konsulacie mój numer? Mnie przygłosili pracować w ruskiej szkole w Warszawie. Ja myślałam, ty będziesz rad poznać tę nowość pierwszą. To już nie ma znaczenia. A po powrocie drugie 10. Wyjdziesz? Ty, ja mundur. No przecież masz. Nie, galowy, jedźcie już, ja wezmę, pozamykam.
dół? Tak. Świetnie też. Proszę dać. Nie będzie już potrzebny. Ja skończyłem? Już? Tak, pańska rola już skończona. Dziękuję. Mogę się oddalić? Żegnam. Jak długo nie widział pan żony? Rok, 11 miesięcy i 4 dni. Denerwuje się pan? Nie. Nie wiem, co powiem. Szereg chwili, proszę. Imię i nazwisko świadka. Zdzisław Filip. Czy świadek jest mężem oskarżonej? Tak. Świadkowi przysługuje prawo odmowy zeznań w tej sprawie. Czy świadek chce zeznawać? Chce. Pouczam świadka odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Za zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. Mam do świadka pytanie. Czy wywiezienie nielegalnie ubiegłego roku za granicę przez oskarżoną sumy 8400 dolarów amerykańskich było za zgodą i wiedzą świadka? Tak. Czy świadek wiedział, że żona wyjeżdża na stałe? Tak. Dlaczego żona nie wpłaciła w zeszłym roku grzywny za świadka? Ja jej dałem te pieniądze, żeby wywiozła. I to było przez was uzgodnione? Tak. Czy świadek wiedział, że te pieniądze przeznaczone zostaną przez oskarżoną na handel narkotykami? No i co, będzie pan czekał? No co wie pan? Przynajmniej jest co robić. Ale to się dla żony ładnych parę latek szykuje. No. No i co? To mi przynajmniej nie ucieknie. Filip, siadajcie. Trzeba wierzyć. Życzę szczęścia! Wszystko już wiem. Z tym świętokradztwem to chyba nie tak. Byłeś w szoku. No tak, na chwilę. Ty mi tu piszesz, że odchodzisz. Czy tylko ja wiem o tym? Nie, nikomu jeszcze nie powiedziałem. Znaczy się tylko matce. Przede wszystkim jesteś kapłanem, odpowiadasz za ludzi. 11 lat jesteś z nimi. Jesteś im potrzebny. Zrozum, nie jesteś sam. Żeby skupiać. Ona jest strasznie sama. A poza tym to, że jestem księdzem, to dla niej męka.
pętla. Jakieś przekleństwo. Z jakiej perspektywy ty patrzysz? Twój kościół, twoja parafia, to jest twoja perspektywa. To też są twoje dzieci. Czy muszę powtarzać te banały? Nie chcesz mnie zrozumieć? Księże biskupie, to jest moje dziecko. Dzieckiem się zajmiemy. Pójdzie do Urszulanek. Dyskretnie będziesz mówił widywać. Co więcej mogę dla ciebie zrobić? Umówmy się, że tego listu nie było. Nie. Księże biskupie, list jest. I dziecko jest. I jestem mu potrzebny. Zresztą ja już zadecydowałem. Wiesz, co tracisz? Tracę kapłaństwo. Ludzi. Tracę kościół. Spokój tracę. I co wybierasz? Wybieram to, co jest bardziej bezbronne. Czy może ksiądz jeszcze nie decydować? Księże biskupie, proszę o modlitwę za nas. Razem z nią przyszedłeś. Można? Jakoś poszło. Dziękuję. Ja odprowadzę. Nie, dziękuję, ja trafię. Do widzenia. W takim razie kłaniam. Było mi bardzo miło poznać. No chodź już, nie wstydź się. Gdyby kiedyś nam się zdarzył cud, w cuda będę wierzył z tobą. Od niecudnych mnie broni dobry Bóg. Cuda są zazwyczaj dla tych, co kochają. Pan Bóg dobry.
kiedyś nam zabrakło słów, co zamknięte są w pacierzach. Może inne podaruje dobry Bóg. Cuda są zazwyczaj dla tych, kto kochają. Pan Bóg dobry, dobry dla tych, którzy wierzą w cud. Dla tych, co kochają.